Słychać mnie stąd? Tak. Tak. No dobrze. Zacznijmy może od początku. Pana publicystyce i pana kolegów. Od samej katastrofy rozbija się samolot wojskowy. Ponieważ ten polot był samolotem wojskowym. Natomiast na pokładzie byli przedstawiciele, szefowie wszystkich wojsk lądowych, lotniczych i powietrznych. Mieli ze sobą telefony komórkowe, laptopy. Nie sądzę, żeby do końca zapchane telefonami do agencji lub panienkami. Borowcy tyłka nie ruszyli, żeby teren zabezpieczyć. Te materiały wchodzą w ręce Rosjan. Ale tam nie miał kto zabezpieczyć, tam boru nie było. No to... Znaczy, ja nie, był myślę, niedaleko, no, był niedaleko, to no, bez przesady. Nie, w ogóle tam nie było boru, to znaczy jedyny borowiec, jaki był tam w okolicy, on, poza tymi, którzy zginęli, którzy razem z prezydentem zginęli, jedyny borowiec, jaki tam był, to był kierowca ambasadora Bara, który był formalnie funkcjonariuszem Bara, ale który nie wykonywał tam żadnych obowiązków. No, no, kariera no, generała... Wchodzą w ręce Sowietów, tak? Z NATO nikt się nie zająknął, tak? Znaczy, to nie jest tak, że się nikt nie zajął, bo to cały natur też rozpaliło wszystkie czerwone lampki na pulpitach, które stanowi się w problem, tak? Natomiast zasugerował pan w ten sposób, że jednak tą prawdę której ze służb posiadają. Czy chciałby pan powiedzieć, że mamy do czynienia z drugim Gibraltarem? Wie pan, no, tak jak ja mówiłem, dziennikarze to nie są ludzie, którzy znają całą prawdę, przynajmniej ja się za takiego nie uważam. No, są tacy dziennikarze, którzy uważają, że pojęli wszystkie rozumy i są w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. No, to ja ale do nich tak nie, pan sugeruje. To ja do nich nie należę. Natomiast dziennikarz, który nie zadaje sobie pytania oraz ludziom, którzy mają wiedzę, to nie jest dla mnie żaden dziennikarz. Problem u nas polega na tym, że polskie media już w tej chwili zaczynają przepraszać, że żyją. Ja po prostu nie mogę, mówię, dlaczego ja przestałem oglądać telewizję, czy też oglądam ją niezmiernie rzadko, bo jak na przykład otworzę na jakiś kanał informacyjny, ostatnio tak miałem, no, konferencja prasowa premiera po którymś z posiedzeń rządu, jedna z nielicznych konferencji, bo premier prawie już w ogóle nie odpowiada na pytanie dziennikarzy, i otworzyłem jeden z kanałów informacyjnych i go natychmiast zamknąłem, bo jak brzmiało pierwsze pytanie skierowane do Donalda Tuska przez dziennikarza. Panie premierze, przepraszam, że pytam, ale kolega prosił. I ja po tym to ja po prostu mnie szlak trafił, bo jeżeli dziennikarz przeprasza za to, że pyta, no to jest już koniec dziennikarstwa. Ale mamy do czynienia jeszcze z gorszą rzeczą. To znaczy mamy do czynienia z nagonką na dziennikarzy, którzy odważają się zadawać pytania, bo w momencie, w którym swojego czasu Samuel Pereira z Gazety Polskiej, ja byłem akurat przypadek na tej konferencji prasowej, już nie pamiętam czego dotyczyło, ale zapytał Donalda Tuska, czy zamierza się podać do dymisji, to uciszali go inni dziennikarze, sypiając na niego, a człowiek wykonywał swoje obowiązki. Każdy normalny dziennikarz w normalnym kraju ma prawo stawiać tego typu pytania, tam było takie i oni są część tej grupy dziennikarzy, to już dawno przestali być dziennikarze, tylko to są propagandyści. Naprawdę no, jest mi smutno, bo po tej całej aferze z Trotylem zadzwonił do mnie jeden z prokuratorów i przykro mi, że prokuratura cię tak potraktowała, ale jeszcze bardziej jest mi wstyd, że ja jestem prokuratorem. Ja mówię mu, słuchaj stary, nie martw się, ja jestem dziennikarzem.